Sędzia Marciniak, bo on Miał okazję zachować się jak mężczyzna, zachować się honorowo, przez co stałby się postacią istotną polskiego życia publicznego. Twierdzę, miał okazję, no, zachował się zupełnie inaczej. I warto zestawić postać sędziego Marciniaka z arcymistrzem tenisowym Nowakiem Dziokowiczem i zobaczyć, jak inne mogą być postawy mężczyzn i co znaczy kierowanie się honorem. Bo można się zgadzać z Dziokowiczem, bądź nie. Ale jest to y, mężczyzna, który potrafi postawić na szali wszystko w imię zachowania honorowego i męskiego. Te organizacje w imię cancel culture, czyli postulatów, żeby tworzyć tylko lewicową kulturę, zaczynają nadawać ton naszemu życiu publicznemu, zaczynają cenzurować wypowiedzi różnych osób. Będziemy szybkim tempem wracać do czasów PRL-u, tylko że w PRL-u przynajmniej był drugi obieg, a teraz.